Mówiąc o wzajemnych relacjach między Polską i Ukrainą, po pierwsze trzeba podkreślić, że no, w tym roku obchodziliśmy 30-lecie tych relacji. W przyszłym roku, w maju, będziemy obchodzić 30-lecie zawarcia traktatu dobrosąsiedzkiego między Polską a Ukrainą. Próbując w tak ograniczonej formie podsumować, jak wyglądają te wzajemne relacje, można skupić się na kilku punktach. Po pierwsze, trzeba podkreślić, że Polska i Ukraina wypracowały dobrą bazę instytucjonalno-traktatową wzajemnych relacji. Baza prawno-traktatowa liczy ponad 130 obowiązujących dokumentów i właściwie reguluje większość kierunków czy dziedzin współpracy polsko-ukraińskiej. Oczywiście najważniejszym to dokumentem jest traktat o dobrym sąsiedztwie, przyjaźni i współpracy zawarty w maju 1992 roku. Przypadający w przyszłym roku jubileusz 30-lecia tego traktatu właściwie mógłby być dobrą podstawą, dobrą okazją do dokonania takiego generalnego przeglądu bazy prawno-traktatowej, ewentualnie jej uzupełnienia ze względu na nowe wyzwania, nowe zagrożenia, które istnieją we współczesnym środowisku międzynarodowym dla Polski i Ukrainy, przede wszystkim o wymiarze informatycznym, informacyjnym, czy przeciwdziałania wrogiej propagandzie, czy dezinformacji. Również mamy ramy instytucjonalne wzajemnej współpracy, zarówno na poziomie prezydentów, jak i rządów, jak i parlamentów i wreszcie samorządów. Właściwie dialog polityczny został zapoczątkowany i zdominowany przez prezydentów. Od 1993 roku działa Komitet Konsultacyjny Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy i do dzisiaj odbył prawie 30 spotkań. Na szczeblu międzyrządowym z kolei mamy Polsko-Ukraińską Komisję Międzyrządową do Spraw Współpracy Gospodarczej, która no, odbyła niewiele posiedzeń i tutaj właściwie można by postulować chyba wzmocnienie jej działalności. Dobrą formą dialogu politycznego są także konsultacje polityczne, które odbywają się na poziomie ministrów czy wiceministrów spraw zagranicznych. Można tutaj ewentualnie rozważyć rozszerzenie tych konsultacji również na inne resorty. Na szczeblu parlamentarnym również odbywają się konsultacje w ramach Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, a także Trójstronnego Zgromadzenia Polska, Litwa i Ukraina. Polska i Ukraina mają zadeklarowane partnerstwo strategiczne. Ono zostało zadeklarowane jeszcze w 1996 roku, a podczas wizyty prezydenta Dudy na Ukrainie zostało ono potwierdzone. Przy czym oczywiście to partnerstwo zdecydowanie wymaga wypełnienia go treścią. Wymaga jasnego sformułowania wspólnego celu strategicznego i wspólnych interesów strategicznych. Na arenie międzynarodowej Polska od początku wspierała i nadal wspiera proces integracji europejskiej Ukrainy, również reformy demokratyczne, reformy rynkowe, dostosowanie sił zbrojnych Ukrainy do standardów NATO. Polska opowiada się za członkostwem Ukrainy w Unii Europejskiej, w NATO, pogłębieniem współpracy Kijowa w ramach Partnerstwa Wschodniego, czy przyznaniem Ukrainie planu działań na rzecz członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. Polska zdecydowanie popiera
niepodległość i integralność terytorialną Ukrainy. Zdecydowanie potępia agresję Rosji wobec Ukrainy, zwłaszcza, że agresywna polityka Rosji stanowi bezpośrednie zagrożenie nie tylko dla bezpieczeństwa Ukrainy, ale również dla bezpieczeństwa Polski. Również popieramy włączanie Ukrainy w struktury subregionalne. Tu chociażby warto wymienić inicjatywę Trójkąta Lubelskiego, który promuje współpracę, formułę trójstronnej współpracy pomiędzy Polską, Litwą i Ukrainą. Patrząc na stosunki gospodarcze, w 2020 roku obroty gospodarcze między Polską i Ukrainą wyniosły prawie 9 miliardów dolarów. Polska jest istotnym partnerem dla Ukrainy. Wystarczy powiedzieć, że zajmuje jedno z czołowych miejsc zaraz po Chinach i Niemcach. Mniej może istotna jest Ukraina w bilansie gospodarczym, w obrotach gospodarczych Polski. We współpracy, jeżeli chodzi o współpracę inwestycyjną, to tu we wzajemnych relacjach zdecydowanie występuje dysproporcja na rzecz inwestycji polskich na Ukrainie. Wolumen bezpośrednich inwestycji zagranicznych Polski na Ukrainie jest około 6,5 raza większy oczywiście od wolumenu tych inwestycji Ukrainy w Polsce. Trzeci aspekt niezwykle istotny w naszych wzajemnych relacjach to oczywiście są kwestie migrantów z Ukrainy do Polski. Wystarczy powiedzieć, że Polska jest państwem najchętniej wybieranym przez ukraińskich migrantów zarobkowych. W ciągu 5 lat liczba Ukraińców w Polsce wzrosła 4-krotnie. Wystarczy powiedzieć, że w 2019 roku rynek pracy otworzył się dla około 1,5 miliona obywateli Ukrainy, którzy wytwarzali rocznie około 1% PKB. Kolejnym aspektem jest współpraca na poziomie samorządów. Bardzo istotną częścią współpracy właśnie jest ta współpraca na poziomie jednostek administracyjnych obydwu państw. Mamy tu zinstytucjonalizowane formy współpracy, takie jak porozumienia czy umowy transgraniczne. W tej chwili ponad 300 polskich gmin i miast ma podpisane takie umowy czy porozumienia o współpracy z jednostkami administracji lokalnej na Ukrainie. Podobnie wygląda to w przypadku jednostek na poziomie samorządów wojewódzkich. Również należy odnotować, że w tym 30-leciu niezmiernie zmienił się stosunek opinii publicznej do naszych sąsiadów. Według ostatnich badań CBOS-u, które dotyczyły stosunku Polaków do innych narodów, Ukraina znalazła się na 16. miejscu pod względem sympatii Polaków. 43% respondentów darzy sympatią Ukraińców, mniej więcej 26% wyraża obojętność, tyle samo procent niechęć, około 5% jest niezdecydowanych. Co w związku z tym należy zauważyć, że w nastawieniu polskich respondentów do Ukraińców sympatia zdecydowanie przeważa nad niechęcią. W perspektywie długoterminowej, w okresie prawie 30 lat, należy stwierdzić, że nastąpił ponad 30-procentowy wzrost sympatii, 30 punktów procentowych nastąpił wzrost sympatii Polaków do Ukraińców. Można powiedzieć, że następował on zwykle w punktach takich trudnych dla Ukrainy, w których Polska zawsze stawała po jej stronie, czyli pomarańczowej rewolucji, czy
czy rewolucji godności. Oczywiście w naszych relacjach są również kwestie trudne. Do takich trudnych kwestii niewątpliwie należy historia, polityka historyczna, która całkowicie odmiennie interpretuje wydarzenia, zwłaszcza z okresu II wojny światowej. Ale historia nie może determinować teraźniejszości ani przyszłości. Obydwa państwa powinny uwolnić wzajemne stosunki od tego bardzo ważnego, ale no nierzadko przesadnie artykułowanego kontekstu historycznego. Drugim takim tematem jest również kwestia granic, przepustowości tych granic, infrastruktury na granicach. Kwestia granic, jak niejednokrotnie podkreślają i przedsiębiorcy, i samorządowcy, i społeczności obydwu państw, no jest kwestią, która utrudnia wzajemne relacje.